Uwielbiam malować, to mnie uspokaja. Teraz odrobina jasnego różu. Jest śliczne. O, ktoś do mnie pisze. Ciekawe kto. Tęczowa impreza? Ale czad, muszę na niej być. No dobra, muszę znaleźć coś tematycznego. Oj, pędzel. Co masz dla mnie, o mister na szafo? Ach, niedobrze. Nie ma tu żadnych kolorów. No i co ja mam teraz zrobić? Przecież muszę być tęczowa. Zaraz. Moje farby są mega kolorowe. Na pewno coś z nimi zrobię. Jestem genialna. Dobrze, czas na tęczowe czary. Przydadzą mi się farby i kilka pędzelków. Nakładamy oba kolory na raz i nakładamy je na oczy. Zmieniamy kolory i malujemy niżej. Świetnie, ale to tęczowa impreza, potrzebuje więcej kolorów. I oczywiście większego pędzla. Dobrze, kolory nałożone, możemy malować dalej. Do dzieła. A teraz usta. Następny krok to zielona maskara. Super! Muszę ją porządnie nałożyć na rzęsy. Już wiem, jeszcze brwi. Na pomarańczowo. One też muszą dobrze wyglądać. Świetnie mi idzie. Do dzieła. Jeszcze trochę. Już. Jeszcze odrobina. O matko, te niebieskie piegi są przeurocze. Szkoda, że się z takimi nie urodziłam. Dobrze, tęczowy makijaż jest gotowy. E? Co to? Co za światła? O, tęczowe przyjęcie. Super. O, wspaniały makijaż. Sama zrobiłaś? Jest świetny i idealnie pasuje do tęczowej imprezy. Przysiad i w górę. Czujesz mięśnie? I na bok. Muszę poszukać nowego partnera do ćwiczeń. Ale się spociłam. Co ty nie powiesz? Kręci mi się w głowie. Aleks, nic ci nie jest? Gdzie ja jestem? To przeze mnie? Muszę zmienić dezodorant. Wiem. Weźcie gąbkę i spryskajcie ją wodą. Teraz mydło. Podszyjcie gąbką o kostkę. A potem pachy. Teraz weźcie trochę bentonitu i sok z cytryny. Dobrze zamieszajcie. Musi zrobić się taka papka. Nanieście maś na pachy. Poczekajcie, aż wyschnie. Na koniec zatrzyjcie wszystko gąbką. Co za świeżość! Koniec przerwy! Nie podchodź tu! Uzbroiłem się w odświeżacz powietrza! Już to ogarnęłam! Pokaż no! Okej, wierzę ci! Do roboty! Czasem wystarczy spojrzeć w lustro, żeby zauważyć pewne niedoskonałości. Ale mam suche usta. Za niedługo oddzwonię. Ale wstyd. I co mam robić? Skóra schodzi całymi płatami. Nie chcę jej ściągać. Balsam pomoże, prawda? Nic dziwnego, że są spierzchnięte. Naprawdę się skończył? Muszę coś z tym zrobić. Szminka musi wystarczyć. Też się skończyła? Ale ja mam szczęście? Chyba, że... Wyczyśćcie pojemnik na balsam i odłóżcie na bok. Weźcie małe naczynko. Dodajcie olejek kokosowy, wazelinę i kawałek ulubionej szminki. Idealnie. Rozpuśćcie mieszankę i wlejcie do pojemniczka na balsam. Włóżcie do lodówki i poczekajcie, aż stwardnieje. Do zobaczenia! Wróciłam! Wyglądasz doskonale! To co? Testujemy! Tylko użyjcie z dobrej strony.
Proszę bardzo. Moje usta będą mi wdzięczne. Witajcie, piękności wy moje, mój wybawco. Właśnie, muszę oddzwonić. I jeszcze tu? Okej. Co to za bałagan? Kto to widział? Posprzątaj chociaż te ciuchy. Może później? Pa, pa. Słucham? Wracaj tu! Nic, tylko po tobie sprzątam. O, no wiesz co? Dobra, ogarnę tu. Ile ona nakłada tego makijażu? Końca nie widać. I nikt mi za to nie płaci. Wow, co za marnowanie gąbeczek. Serio? Tu też? To chyba wszystkie. Moje plecy, jestem na to za stara. No to przy okazji pozbieram te ubrania. Tu też? Muszę z nią porozmawiać. Do środka. Nie tak, wyobrażałam sobie to popołudnie. Ach. Dobrze, że mamy pralkę. Wiem, jak je szybko umyć. Włóżcie gąbeczki do miski lub wiaderka. Wsypcie do środka miarkę proszku do prania. Następnie wlejcie wodę. Spójrzcie na te bąbelki, to znaczy, że działa. Kiedy dobrze nasiąkną, wylejcie wodę. Skłuczcie czystą wodą, żeby pozbyć się detergentu. Jeszcze dobrze wyciśnijcie. Patrzcie, jakie czyste. Udało się. Co za oszczędność czasu. O, prawie zapomniałam. To mi się przyda. Co? Co się stało? Miki! W porządku. Stoisko z lodami gotowe. Ech, to znów ona. Czy ona się na mnie gapi? Ej, lody, zapraszam do mnie. Tak, rożek dla ciebie. Dziękuję i smacznego. Lody świeże i smaczne, tylko dziś. Tak, lody robią furorę. Jeden dla ciebie, jeden dla ciebie. Co? Zarobiła mnóstwo pieniędzy. Zapraszam na lody, są pyszne. Czemu nikt ode mnie nie kupuje? Są równie smaczne. Chwilę, może chodzi o wygląd. Zacznę od oczu. Wybiorę błękit. Teraz wykorzystam wafelek. Odrysowałam go, a teraz wykorzystam chusteczki i płynny lateks. Zgniotę i dokładnie namoczę. Teraz okleję narysowany okrąg. Trzeba zrobić pełny krąg. Proszę, gotowe. Przyczepię z powrotem wafelek. Umieszczę go tam, gdzie go odrysowałam. W porządku. Białą kredką namaluję linię na twarzy. Aż do samych ust i brody. W porządku, to wystarczy. Skorzystam z różowej palety i z pędzla. Pomaluję chusteczki, bo już wyschły. Kiedy skończę je kolorować, zajmę się twarzą. Gotowe. Co teraz? Posypka. Nałożę ją na rożek i farbę. Przykleję też do ust i powieki. Udało się. Wygląda, jakbym miała rozpuszczony rożek na twarzy. Pora wrócić do stoiska z lodami. Lody. Zapraszam na lody. Spójrzcie na nią. Kupię od niej loda. Wow, masz wspaniały makijaż. Dziękuję. Lody dla ciebie. Dla mnie też. Poproszę rożek. Jakie smaczne. Co do licha. Ja też tak umiem. Widzisz? Co ty na to? Hej stary, świetnie się grało. Prawda? Uwielbiam grać we dwóch. Ja też. Jeszcze jedna rozgrywka. Koszykówka. Super. Mogę z wami zagrać? Nie ma mowy. Dziś grają tylko chłopaki. Jak to? Myślałam, że lubicie grać w koszykówkę. Chłopcy bywają niemądrzy. Chwileczkę. A może?
Najpierw zdejmę kolczyki. W porządku, teraz usunę makijaż. Nie zapomnę o rzęsach i oczach. Żegnaj, brokacie. Przyjemnie mieć czystą twarz po zmyciu makijażu. Jestem jak czysta tablica. Pora zmienić styl. Najpierw poprawię brwi. Nastroszę je, żeby były grubsze i zmierzwione. Teraz pora na dodanie konturów. Będą inne niż zwykle. Teraz trzeba wszystko wycieniować. Zajmę się rzęsami. Nałożę na nie podkład. Teraz dodam dosłownie troszeczkę czerni. Delikatnie dorysuję małe kropeczki. To będzie wyglądać, jakbym miała zarost. Pokryję nimi szczękę i brodę. Gotowe. Jeszcze jedno. Ukryję włosy pod czapką. Co sądzicie? Czy ich oszukam? Wyglądam jak chłopak? To wyjątkowo udana metamorfoza. Teraz na pewno zechcą ze mną poćwiczyć. Stary, co za skapceniała piłka. Hej, kolego, zagramy? Świetna robota, brachu. A co ty na to? Nie jestem brachem. Mogłeś ze mną od razu zagrać. W porządku, masz rację. Porzucajmy. Kocham słodycze. Musi to gdzieś być. Może tu? Nie. A tu? Nie. No ej, pyszna pianko, przywitaj się z moim żołądkiem. Zniknęła? No nic, mam jeszcze skitelsy. Co jest? Może być. Sorka, mam randkę, a nie mogę znaleźć kosmetyków, więc pomaluję się cukierkami. Ale niby jak? Jeszcze to i kilka innych rzeczy. Aha, to też. Chyba zwariowała. Nic tu po mnie. Burak, o tak. Dobra, bierzmy się do roboty. Zacznę od budyniu. Wsypię go do miseczki razem z mąką i odrobiną wody. Dokładnie zamieszam, żeby mi wyszła pasta. O tak! Pianka to idealna gąbeczka. Zamaczam ją w mieszance i nakładam na twarz. Podkład, który wygląda i smakuje świetnie. Co teraz? O, wiem! Pyszne kakao. Potrzebna mi kolejna gąbeczka. Nałożę je na budyń. I z drugiej strony. Lepsze niż zwykłe kosmetyki. Jeszcze brwi. Wiem, co robić. Znów mi się przyda kakao i odrobina wody. Zamieszam składniki wykołaczką. I pomaluję nią brwi. Na co komu drogie kosmetyki. Super. Teraz trochę kurkumy i oliwy. Mieszamy. I nakładamy te jedyne w swoim rodzaju cienie do powiek. Ale piękny kolor? Wow! Pora na buraka! Użyję go jako różu. Zdrowy rumieniec! A skitelsy nałożę na usta. Nie będę ich jeść. To moja szminka. Okej, jestem gotowa. Jeszcze jedno. I mogę iść na randkę. Pięknie wyglądasz. Mogę cię pocałować? No pewnie, misiu. Nie przy dzieciach! Świetnie! Całujesz? Oj! Sorka po prostu bardzo cię lubi. Musisz mu umyć zęby, bo strasznie mu jedzie. Jaki ładny dzień. Słońce grzeje, humor dopisuje, fryzura na miejscu i w końcu relaks na basenie. Mam nadzieję, że moje włosy zrobią furorę. He? Nie na mojej zmianie. Proszę założyć czepek. Trzymaj. Ale moje włosy wyglądają tak ładnie, a ten czepek jest okropny. Ale ciasny. Przestań wymyślać i wkładaj go na głowę. Prawie? Prawie? Zdecydowanie za mało mi tu płacą. Dobra, pomogę ci. Patrz i się ucz. Nabieramy trochę wody. Tyle wystarczy. Teraz przenosimy nad te twoje piękne włosy. I spuszczamy. Ale zimna. Czemu to... Zaraz. Czepek założony? To działa. Niezły trik, dzięki. Taką mam pracę. Uwaga, bomba.
Ale gorąco. Muszę się ochłodzić. O, picie. To powinno pomóc. Wezmę tylko mały łyczek. Nie dowie się. Ale dobre. Zostało tak mało. Szkoda byłoby zmarnować. Orzeźwiające. Odłożę to lepiej na miejsce. Zbrodnia idealna. Czas na kąpiel w morzu. Plaża, plaża. Uwielbiam plażowanie. Ale pyszna drzemka. Muszę się napić. Pusta? Gdzie moja kola? To na pewno jej sprawka. Gdzie ona jest? Mogłam wziąć swoją gumową kaczuchę. Już ja jej pokażę. Muszę wykopać dziurę. Gdybym tylko miała łopatkę i wiaderko, szłoby o wiele łatwiej. Ciekawe, czy odkopię jakiś skarb? Woda jest świetna, ale już wystarczy. Widziałaś, jak się... Zaraz, gdzie ona się podziała? Może poszło po coś do picia? Mam cię! Proszę, nie rób mi krzywdy, pieskowy potworze, błagam, nie znoszę plaży! Mówił, że tutaj będzie. Gdzie on jest? O, cześć! Kochanie, już biegnę! Wow! Lecę! Nie! Właśnie tak chciałam zrobić. Nie ściemniam. Ten piasek jest ohydny. Fuj. Może wcale tego nie widział. To wyglądało boleśnie, ale też śmiesznie. Dość. Idę do domu. Ale zaczekaj. Zostawiłaś klapek. Popsuł się. Może będę mógł go naprawić. Przepuszczam uchwyt przez dziurę. Następnie biorę kapselek od puszki po napoju i nakładam go od spodu na uchwyt. Jak nowy! Nie wierzę, że się ze mnie śmiał. Co za burak! Świetnie, jeszcze popsuł mi się klapek. Co za farszywy dzień! Tu jesteś. Mam coś dla ciebie. Spójrz, naprawiłem. Pozwól, że ci go założę. Jakie to romantyczne, jak w bajce! Wyglądasz pięknie, nawet z piaskiem we włosach. Jesteś taki szarmancki. Hej, czy to rekin? Dobrze, wyjmijcie książki. Szkoła jest super, ale nuda. Okej, a teraz uwaga. Dzisiaj piszemy test ze słówka zebra. Przepiszcie je 20 razy. Oto wasze karteczki. Proszę pani, ja wiem, jak to się pisze. Dobrze. Zobaczmy, kto pierwszy skończy. Ja kocham testy. Z, E, B, R, A. Zebra. Ciekawe, co będzie na kolejnym teście. Z. I co dalej? Trudne to. Haha, ale jesteś powolna. Nie umiem. Masz źle. Nie muszę się spieszyć. Zjem sobie jabłko. Nie dam rady. Chyba wiem, co robić. Użyję tych długopisów i taśmy. Tak. Weźcie kawałek taśmy i umieśćcie na nim długopisy. O tak. Zaklejcie jeszcze od góry, żeby wszystko się dobrze trzymało. I w tym miejscu. Teraz będzie o wiele szybciej. Co za oszczędność czasu. Już prawie kończę. Ale pyszne jabłko. Jak ci idzie, ślimaku? Nie, to nie fair. Nie ma co tracić czasu na jedzenie. Szybko. Zebra, pisz. Skończyłam. Proszę pani, skończyłam. O, mądra z ciebie dziewczynka. Gratuluję. Ale ja jestem szybsza. To nie fair. Oddaję twoje długopisy. Chodź, musimy wychodzić. Nie chcę nigdzie iść. Usiądź tu, kochanie. Mamusia musi założyć buty. I jak wyglądam? O nie, co to za fryzura? Nie mogę tak iść. Tylko nie teraz, nie mam na to czasu.
I co tu robić? To może się przydać. W sumie to pasuje mi ten kolor. Oj, szybko, musimy już iść. Chodź, skarbie, wychodzimy. Patrz, jak wieje, mamusiu. Mój kapelusz, moje włosy. Zobacz, co znalazłam. Chodźmy już. No nie, dosyć tego. Do środka, kochanie. Ale fajna zabawa. Muszę coś zrobić z tymi włosami. Tylko co? Spinacze? I gumki recepturki. Ale to moje, mamusiu. Tylko je sobie pożyczę, dobrze? A może by tak... No pewnie. Przełóżcie spinacz na recepturkę. I zaczepcie w ten sposób. Z obu stron kapelusza. Teraz załóżcie go na głowę i zaczepcie gumki o uszy. Poprawcie jeszcze włosy i gotowe. Już mi nie odleci w siną dal. Weź lepiej kurtkę, kochanie. Dobrze. Jesteśmy spóźnione. Do samochodu, szybko. Wspaniale. Pora na śniadanko. Co by tu zjeść? Moje ulubione płatki. Hej, babciu. Przestraszyłaś mnie. Nie wolno straszyć starszych ludzi. Wybacz. Patrz na ten bałagan. Nie chciałam. Muszę to teraz posprzątać. Tyle się zmarnowało. Przepraszam. Wynagrodzę ci to. Tylko jak? Wiem. Zagnijcie karton do środka w ten sposób. Teraz boki. Proszę, babciu. Już nic się nie wysypie. Wspaniale. Pokaż no. Zaginamy. Ściskamy. I jak? Super. A teraz oddaj moje chipsy. Nie tak szybko. Babcia jest głodna. Uwaga, klaso. Zaczynamy sprawdzian. Madison, to dla ciebie. Super. Czemu się nie uczyłam? No to klapa. Może ktoś pomoże? Matma jest fajna, ale się cieszę. Wow, co za przegryw. No ale... Cześć! A? Mógłbyś mi pomóc? Jasne, chociaż nie za darmo. Jeden buziak i odpowiedzi są twoje. Aż takich nie chcę. Nie mam mowy, co za oblech. Okej, myśl, dasz radę. To tylko cyferki. To mi wcale nie pomaga. Ale wstyd. No dalej, mózgu. Madison, czas ucieka. Lepiej działaj. Próbuję. Hej. Jeden buziak, dobra? Co za dzień. Wow. To tylko buzi. Pomyśl, że to babcia. Prosto w policzek. Muszę przepłukać usta. Koniec. Hej, dawaj te odpowiedzi. O, racja, umowa to umowa. Proszę, patrz. Tutaj konieczne jest równanie. Dodajemy te dwie liczby. 6 i 4 równa się 10. Następnie dwójkę odejmujemy od 10. Co daje 8? W kolejnym zadaniu robimy tak samo. Tym razem dodajemy 2 i 5. Co daje 7? I odejmujemy 2. A więc wynik to 5. Wow, sprytnie. Dzięki, chyba dam radę. Pierwsza odpowiedź to 8. Następna to 5. Ona wie, jak to rozwiązać. Uważaj, możesz mi pomóc? Dobra, ale tylko za całusa. Chyba warto. Ej, to moja dziewczyna! Zachowujcie się jak należy podczas dzisiejszego sprawdzianu. A teraz do dzieła. Okej, to proste. Nic nie umiem. Może gdybym udał zawał serca? Nie, to głupie. Chris? Ani słowa. O, przepraszam. Hej, Madison. Co? Dam ci ten baton, jak mi pomożesz. Uwielbiam czekoladę, zgoda. Trzymaj. Super. Czemu nie wpadłem na to wcześniej? Gdzie ta kartka? Tego szukasz?
Sa, właśnie tego szukałem. Hej, jeśli chcesz swój batonik, daj odpowiedzi. Już ci przecież pomogłam. Jesteś irytujący. Uwaga, leci. Czyżby? To ląduje w śmieciach. To ona, to on. Wcale, że nie, wcale, że tak. Nie, kłamczuch. Kogo ja muszę nauczać? Nawet nie mogę w spokoju poczytać. Spróbujmy jeszcze raz. Hej, hej. Co znowu? Poznajesz? A co powiesz na to? O, pewnie, umowa stoi. Tylko jak to zrobimy? Aha, już wiem. Mam. Otwórz zeszyt i przyklej paski taśmy klejącej, zaczynając od jednego brzegu. Zaklej tak całą kartkę. Weź gąbkę i potnij ją na małe kawałki. Przyklej jeden z kawałków do zakreślacza. Teraz możesz zetrzeć wszystko, co wcześniej napiszesz. Nikt się nie dowie. Hej, chcesz odpowiedzi? Patrz. Co robisz? Czekaj, trzymaj. Ekstra, dzięki. Sam bym sobie nie poradził. Co tam się dzieje? O, nic. Widzi pani? Musiało mi się przywidzieć. Było blisko. Hej, dawaj batony. Interesy z tobą to przyjemność. Dzisiejszym modelem jest jednorożec popyt. Kto skończy ostatni, przegrywa. Wygrałem. Tak, wygrałam, nena. Gotowa? Proszę cię, ja się urodziłam gotowa. To nie będzie żaden problem. Muszę wygrać, szybciej, no dalej. Wygram to z palcem w nosie, a ty przegrasz. Ha, jasne, już prawie. Ach, prawdziwa sztuka płynie z głębi. A zresztą... Muszę być pierwsza, moje kredki. Tych już nie mogę użyć. Te się nie przydadzą, te też nie. Co ona robi? Ostatnia część. Dalej, skończę i wygrana jest moja. Potrzebuję więcej kredek. A jak jemu idzie? Zwycięstwo kryje się w opanowaniu. Nie mogę pozwolić mu wygrać, ale nie mam przyborów. Zaraz, ona nie ma już żadnych kredek. Pewnie tego pożałuje. Pokaż to. Na pewno da się coś zrobić. No proszę, mam genialny pomysł. Ta słomka się nada. Weź słomkę do picia i wetknij w nią końcówkę kredki. To samo zrób na drugim jej końcu. Teraz masz kredkę, którą możesz pisać i kolorować. Aż tak łatwo nie chcę wygrać. Hej, proszę, to dla ciebie. Kredki! To oznacza, że mogę wreszcie skończyć swój rysunek. Dzięki. Nie ma za co. Czekaj. Zaczynamy na 3, 2, 1, start! O, już jest rano? Ale jestem zmęczona. Zostałabym w łóżku. Ale lepiej już wstanę. Zaraz. Dzisiaj mam sprawdzian? Nawet się nie uczyłam. Co ja teraz zrobię? Myśl. Nie, to nie ma sensu. Jak zwykle nie zdam. Lepiej się z tym pogodzę. Zaraz. Chyba mam pomysł. To może zadziałać. O nie, ale jestem chora. Czy oni nie potrafią po sobie sprzątnąć? To nie brzmi zbyt dobrze. Czuję się fatalnie. Gabi, wszystko gra? Otwórz drzwi, wymiotujesz? Jest okej, mamo. Słyszę, że nie jest. Otwórz, kochanie, moje biedactwo. Co ja wczoraj zjadłam? I komu potrzebna nauka, gdy jest się geniuszem? Bez nerwów, mamusia wie, co robić. Mam numer do lekarza. He? Lekarza? Nie, już dobrze. Czuję się lepiej. Halo, pan doktor? Jest pan potrzebny. O, dziękuję. Co ona robi? Muszę działać. Niedobrze. Mamo, nic mi nie jest, przysięgam. Zdrowiej, kochana. Potrzebujesz profesjonalnej opieki. Czuję się okropnie. Mamo, spójrz, jestem chora. Widziałam już gorsze przypadki.
Jak byłam w twoim wieku, to szłam do szkoły, choćby się waliło i paliło. No a wstawaj, świeże powietrze dobrze ci zrobi i od razu poczujesz się lepiej. Nena, trzeba umieć być cwanym, jak ja. To piórko się przyda. Ha, ha, psi! Czy ty kichasz? Pozwól, że mamusia spojrzy. O nie, moje maleństwo jest chore. Muszę iść do szkoły. W życiu! Wracasz do łóżka. Dzięki, mamusiu. Łatwizna. Serio? Jak? Ale ta lekcja jest nudna. Uważajcie, moje drogie, to ważne. Co to? Co się dzieje? Policja, nie ruszać się! Zapłacę te mandaty za parkowanie, zapomniało mi się! Co? Nie zawracaj mi głowy, szukam tej delikwentki! Gabi? O, ale mi się upiekło! Jest tam, proszę ją zabrać, poruczniku! Nie? Ale ja nic nie zrobiłam! Zawsze to słyszę, ręce za plecy! Ale zawsze mi coś z nią nie pasowało! Poważnie, jestem niewinna! Nieźle, mam u ciebie dług. To już mi niepotrzebne. Ale przyznasz, że dobrze grałam, co? Warto było. Trzymaj. Dzięki. O, hej. Oddawać te słodycze i marsz do kozy. Nie, tylko nie to. To były tylko żarty. Co za dzień. Naprawdę tak źle? Pała? O nie! Mama mnie zatłucze! Lepiej, żebyś to zdał! Oblałeś matmę, angielski i muzykę! Jeszcze jeden przedmiot, a będziesz szlaban na Wi-Fi! Nigdy! Muszę to jakoś naprawić! Nie, to na nic! Aha! Gumka mi pomoże! Ścieramy kosę! Nie, jednak nie! Nie! Tak! Czerwony marker! Ups! Niedobrze! Czekaj, czekaj! Zmyło marker! Mam rozwiązanie! Haha! Parę kropel na patyczek, rym, cym, cym i jedziemy! Zmywamy! Potrę tylko tu i tam i... Magia! Po kosie ani śladu! Ostatnie poprawki! Ideolo! O! Ej! Cześć, mamo! Cześć, synek! O, twój sprawdzian. Zobaczmy. I jak, mamo? Synu, świetna robota. Jestem z ciebie dumna. Ha, 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 dzień dobry. Gotowi na dzisiejszą lekcję? Najpierw zwykły plastik. Bierzemy nożyczki i tniemy. Tak, tak. Wyszły takie nitki. Pocieramy ścierką i... Przywitajmy naszego dzisiejszego gościa. Teraz najlepsze. Gotowi? Magia! Powoli, powoli. Tadam! Dziękuję, dziękuję. Będę cały tydzień. He? Co? Gdzie ja jestem? Chyba coś mi się przyśniło. Nie mogę się doczekać nurkowania. Gogle na głowę i idziemy! Auć, auć! Kto zostawia te wszystkie kamienie na plaży? To nic takiego, nie boli aż tak bardzo, dasz radę! Udało się! Teraz poglądamy sobie rybki! Ha, wcale nie wyglądam podejrzanie w tej czerni! Najlepszy kamuflaż w historii! A co my tu mamy? Słodycze, piłka, telefon i pieniądze. Bingo! Jestem bogaty, cudowny dzień. Hej, ty, to moje. Stój, złodziej. Muszę płynąć szybciej. A? Mówiłaś coś? Mam wziąć też twoje słodycze? Okej, dzięki. Pyszne. A teraz w nogi. Już prawie. Głupie kamloty. Auć, au, a! Chyba jej się nie spieszy. Wezmę też telefon i torbę i zestaw do nurkowania. Dzięki. Nie, stój, wracaj tu. Nie! Moje rzeczy wciąż tu są. Piłka do tenisa może się przydać. Najpierw słoik i trochę gorącego kleju na wieko.
A teraz przyklejamy piłkę tenisową. Moje słodycze, pieniądze i cenne przedmioty są bezpieczne. Zamykamy szczelnie słoik i zakopujemy w piasku. Piłka wskazuje miejsce mojego skarbu. Świetnie, teraz już nic nie popsuje tego dnia. Oprócz tych głupich kamieni. Och, moje kolana. Mięśnie powinny same się rzeźbić. Ale znam drogę na skróty. Nie ma to jak kobiece sposoby na jędrne ciało. I już. Teraz pora na trening języka. Śniadanie mistrzów. Kto powiedział, że dieta jest nudna? Mogę jeść to, co chcę? Umieram z głodu. Ach, jabłko to najlepsza przekąska. Ale co za dużo, to niezdrowo. Wystarczy plasterek. Prawie zero kalorii. Obiad, panienko. Pojedyncza brukselka ze szczyptą soli. Och, to najlepsze urodziny w moim życiu. Muszę się tym delektować. Pycha. I aż dwa kęsy. Interesujące. Pora spać. Dobranoc. Ale jestem głodna. Muszę coś zjeść. Wow, ale uczta. Ta dieta potrafi wzmóc apetyt. Tęskniłam za wami, węglowodany. I do buzi. Natychmiast. No co, głodna jestem. Pizza! Ile tu sera? Teraz deser. I karmel. Więcej nie zmieszczę. Od jutra dieta. Znów zapomniałem się spakować. Pożyczysz długopis? Jasne. Proszę. Dzięki. Kartkę też masz? Sprawdzę. Wow, dzięki. A jakieś picie? Pojemna ta torebka. Wszędzie go szukałam. Dziwne. Wiem, że tu jesteś. Co jest? What? Czuję ją. Zaplątała się w inne rzeczy. Dziękuję. Jared, zapraszam. Ja? Hej. Tutaj? Chyba nic się nie stanie. Uratowałam mu tyłek. Gdzie jest Jared? Nie wiem. Wow, ale to pięknie. Gotowa zacząć dzień. Najpierw myjemy ząbki. Zaraz, zaraz. Czegoś tu brakuje. A gdzie jest pasta do zębów? Nie ma jej w szafce. Gdzie się podziała? Jakim cudem tak po prostu zniknęła? Tu nie ma. I tu też. To się robi niedorzeczne. Bardzo się cieszę, że tu też jej nie ma. Mam dość. Mamo! Gdzie jest pasta? Sprawdzałaś w szafce? Czy sprawdzałam w szafce? Zajrzałam tam na początku. Wciąż pusto. Nie ma jej. No to nie wiem, co ci odpowiedzieć. Mamo! Nigdzie jej nie ma. Mam już dość. Jeśli znajdę tę przeklętą pastę, będzie szlaban. O nie.
popełniłam fatalny błąd. Dobrze. Gdzie szukałaś? Wszędzie! Dalej jej nie ma. Przecież nie dostała nóżek i nie uciekła. Niespodzianeczka. A mówiłam, że tu jest. Co? Ale naprawdę wszędzie szukałam. Uważaj, bo ci uwierzę. To niesprawiedliwe. O, mam genialny pomysł. Wezmę szczotkę do zębów i odłamię końcówkę. Potem pistolet i pokryję odłamaną część gorącym klejem. Właśnie tak. Teraz biorę tubkę i przyklejam szczotkę do zakrętki. Perfekcja. Już nigdy nie zgubię pasty do zębów. Czas na szczotkowanie. Cześć, pasto. Stęskniłam się. Wyczyść zęby, aż będą śniły. Jestem świetna w myciu zębów. Gotowe. Wypluwamy i płuczemy. Wkładamy szczoteczkę i pastę z powrotem do kubeczka. Taki początek dnia, to ja rozumiem. Och, nie ma to jak zestaw nowiutkich kredek. Niebieski? Gotowy na wyzwanie życia? Nie ma sztuki bez pasji. Skończyłam tu odkurzać. To będzie prawdziwe arcydzieło. O nie! Zużyłam już tyle kredek? Naprawdę? Jak mam tworzyć sztukę bez narzędzi do pracy? Zaraz, zaraz. Co Madison tam ma? Kredkę! We włosach! Bingo! Sado! Ewa, ukradłaś moją kredkę! Trzymałam nią swoje włosy! Sprzątam mieszkanie, jakbyś nie zauważyła! A ja próbuję stworzyć sztukę, ale potrzebuję tej kredki. W życiu moje włosy są ważniejsze od sztuki. Ale Madison! Czekaj! Wpadłam na świetny pomysł. Poczekaj, aż zobaczysz, co z nimi zrobię. Najpierw wezmę temperówkę, którą zatemperuję oba końce kredki. Świetnie, gotowe. Teraz czas na spinkę. Różowa będzie świetna. W następnym kroku przyda się zaufany pistolet z klejem. Wyciskamy na kredkę. Wystarczy mała kropelka. A teraz przyklejamy kredki do spinki. Piękna tęcza. Ale sprawdzą się też inne kolory. Spójrz, Madison, ty też jesteś częścią świata sztuki. Świetne, ale kolorowa. Bardzo dziękuję, Ewa. Pokaż obrazek. Popatrz. Voilà, moje dzieło. Do tego potrzebowałaś tylu kredek? Serio? Wiem. Piękny. Tak. Świetny. Super impreza. Uwielbiam tę piosenkę. O, drinki. Wow. Ciacho na horyzoncie. Ale fajna słomka. Muszę wyglądać odjazdowo. Zatańcz z nim, no idź. O, hej. Siema. Podoba mi się twoja słomka. Dzięki. Zatańcz z nim. Juhu, super ta nuta. O, co to za krzaki pod pachami? Gdzie on poszedł? Chyba zapomniałaś się ten ogolić. O matko, ale wstyd. Przyda ci się też dezodorant. Wystarczy mi twój cukierek. Weźcie świeczkę i metalową łyżeczkę. Zapalcie świeczkę i umieśćcie cukierka nad płomieniem. Zaczekajcie, aż się roztopi. Zamieszajcie, żeby się nie przypalił. Teraz niech chwilę ostygnie. Nałóżcie maź na niechciane włosienie. I gotowe! Wosk do depilacji domowej roboty. Wróciłam, cukierek się sprawdził. Patrz, gładkie jak pupa dziecka. No... Dobra, gdzie to moje ciasteczko? Bo ta słomka ma takie zawijasy. Spoko, nie? Faceci są beznadziejni. O, lekcja się zaczyna. Dobrze, sprawdźmy obecność. Kogo my tu mamy w dzienniku? Imię... Kate? Obecna, tutaj? Dobrze, zaznaczę w dzienniku. Dlaczego Jennifer jeszcze nie ma? Dostanie spóźnienie. Może się do niej dodzwonię. Patrzę tu? To do dzieła.
halo? Jennifer, gdzie jesteś? Lekcja się już zaczęła. O nie, zaspałam. Już wstaję. Muszę jej jakoś pomóc. Drukarka, idealnie. Patrzy się tu? Czy to kicia? Słyszałam miauczenie. Co to? Nie widzę dokładnie. Och, te głupie okulary. To jednak kicia. Ale słodka. Tak, kotecku. Teraz mam szansę. Dobra, mam wydruk twarzy Jennifer. Uff, udało mi się wrócić do ławki. Teraz nożyczki. Nie zawiedźcie mnie. Dobrze, że miałam szóstkę z wycinania w przedszkolu. Idealnie, patrzcie, Jennifer jednak przyszła. Okej, kończymy ten sprytny plan. Przykładam zdjęcie do twarzy i gotowe. O, ale masz słodziutkie łapki. Chodź tu do mnie, maleńki. Zaraz. Ojejku, przecież to nie kot. Ale wstyd. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Wracamy do obecności. Jennifer, jesteś tu? Obecna! Ach tak, widzę cię. Dziękuję. Puf, udało się. Nie zorientowała się, że to ja. Dobra, można wychodzić. Czego ty chcesz? Zabierz mnie ze sobą! Proszę, proszę, proszę! O, cześć, mamo. Masz ją wziąć ze sobą. Co za udręka. Nie tak miałam spędzić ten dzień. Przynajmniej sprawdzę telefon. Spóźni się? No, chyba sobie żartujesz. Ale tu fajnie! Nienawidzę niańczyć małych dzieci. Sok mi się skończył. Tak, napiję się twojego. Ej, puszczaj. Co to? Rozlałaś na mnie sok. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, podsunęłaś mi niezły pomysł. Wystarczy mi dodatkowy obrus. Przytrzymam na środku i odetnę kawałek. Teraz mogę przełożyć głowę. Ale to nie wszystko. Dodajmy nieco stylu. Przez otwory po bokach przełożę ręce. Na koniec pasek. Wystarczy zwykły łańcuszek. W kilka chwil przykryłam zaplamioną bluzkę. Wow, ale fajna ta sukienka. Cześć, co słychać? Wow, wyglądasz zjawiskowo. Od tego koloru mam ochotę cię wycałować. Ohyda! O, ale uroczy aloes. Sprawdźmy, jak rośnie. Trochę się zastał. Muszę mu jakoś pomóc. Może muzyką? Rośliny to kochają. Poczytam mu też. Może więcej wody? Zaraz. Co jest? Zamiast rosnąć maleje. A? Co się tu dzieje? Aloes mi nie rośnie. Aha, ciężki orzech do zgryzienia. Bo nie ma to jak przyjaciel aloes. Wow, jak ty go tak wyhodowałaś? Pomożesz mi? No pewnie. Tak, dziękuję. Wróciłam. To dla ciebie. Wow, jak ty to zrobiłaś? Zdradzę ci mój mały sekret. Najpierw musisz wziąć banana. Zrób w nim dziurę w ten sposób. A potem włóż do środka aloes. Pora na kolejny etap. Posadź banana w ziemi. Azot z banana będzie nawozić aloes.
I dzięki temu urośnie jak na drożdżach. Wow, ale sprytny hak. Dzięki za uratowanie mojego aloesu. Nie ma za co. Wiem, że bardzo kochasz tę roślinkę. O matko, czy to już dzisiaj? Tak, muszę się przebrać. Dobrze, pora na wakacje. O, zaraz. Mój kwiatek. Nie mogę go tak zostawić. O, spóźnię się. Pa. Wow, co to były za wakacje? O nie, mój kwiatuszek. Biedactwo, a tak go lubiłam. Tyle razem przeżyliśmy. Pomógł mi nawet w sprawdzianie. O, fiu, to był tylko koszmar na jawie. Nie mogę go tak zostawić. Przyda mi się ta butelka. Zaczekaj tu, zaraz wracam. Najpierw wypalę w niej małą dziurkę. I jeszcze jedną w tym miejscu. Okej, teraz z każdej strony są otwory. Wkładam butelkę do doniczki. I napełniam ją wodą. Przez lejek będzie łatwiej. Dzięki temu kwiatek będzie miał cały czas wodę. Dobrze, czas na urlop. Do zobaczenia. A ona nawet mi nie uwierzyła. To przykre. Zrelaksuj się trochę. O, przekąski. Dzięki nim na pewno poczuję się lepiej. Wezmę sobie jedną, dopóki mama nie patrzy. Nie sądzę. Nie pozwalam. To ma za dużo cukru. Mamo, proszę. Jestem głodna. Powiedziałam nie. I nie zmienię zdania. Co za nieznośna dziewczyna. Jeśli jesteś głodna, zjedz coś zdrowego. Owsianka? Serio? Ojej, spóźnię się. Sprawdzę tylko makijaż. Wszystko gra. Miłego dnia, na razie. A, och, mamo, twoje kosmetyki. Chwileczkę, wpadłam na pewien pomysł. Wyjmę wszystkie cienie z palety. A teraz włożę w ich miejsce gumisie. Idealnie, jeden w każdą wnękę. Następny krok... Suszarka! Trzeba roztopić te pyszne żelki. O! Rozpuszczają się! Ekstra! Wyszło super! O! Już wraca! Zacznę jeść ten batonik. Po prostu nie wierzę! Co ja ci mówiłam? Cóż, jestem tak głodna, że aż zjem te cienie. Ale pyszne! Co o tym myślisz? O nie! Mamo! Ach, co za wspaniałe zakupy! Czas na lody! Że nie wspomnę o chipsach i piciu! Szykuje się świetne popołudnie! Trzeba nadrobić oglądanie filmików! O kurczę! Ale ubaw! Wow! Kocham tę piosenkę! Moje ulubione rytmy! Uch, nic przez nią nie widzę! Hej! Próbuję tu oglądać filmiki! Gitarowa solówka! Dajemy czadu! O nie! Moje lody! Ojej! Bardzo, bardzo przepraszam! Och! Zepsułaś mi taki fajny dzień! Czekaj! Mam pewien pomysł! Najpierw odkręcę nakrętkę. Przyda mi się też woreczek. Trzeba wlać do niego kolę. I gotowe! Wypełniłam 4 woreczki. Potrzebuję jeszcze patyczka do lodów. Włożę go do torebki, a potem ją zamknę. A na koniec wsadzę wszystko do zamrażarki. No i już! Wezmę jednego z brzegu i wysunę go z woreczka.
super! Zjem sobie lody o smaku coli. Och, tak mi przykro z powodu tych lodów. Hej, nie przejmuj się! Mam inne! To dla mnie? Serio? Wow, wyglądają pysznie! Dzięki, jest wspaniały! Prawie tak dobry jak zwykłe lody! Jedzenie rządzi, co nie? Słone, słodkie, kwaśne czy nawet umami. Tyle różnych smaków, tyle różnych sposobów na pyszności. Albo na ukrywanie przekąsek i robienie sztuczek. A on zaprosił mnie na randkę. Oczywiście, że się zgodziłam. Zobacz, co dla ciebie mam. Chcesz jedno? Ja już zaczynam. O, dostałem dodatkowy sos. O, tak! Co? Tu przecież miały być krewetki! Zamówiłem makaron z krewetkami, prawda? O! Już wiem, co zrobię! Aktywacja wizji rentgenowskiej! Bingo! Wszystkie są na samym dnie! Uwaga, zbliżam się! Mhm, pa! Co ty wyprawiasz? Wcale nie musisz tak kopać. Patrz. Wystarczy, że otworzysz boki. A z opakowania zrobi się talerz. Wow, ale super. O, chyba ją widzę. No i jest. O, ale za tobą tęskniłem. Dzięki. Spoko. Też sobie zjem. Uwielbiam filmy z superbohaterami. Hej, ja też. Przejdziemy do jedzenia? Ten makaron wygląda przepysznie. Od której by tu zacząć? Widelec raczej się nie sprawdzi. Będę jeść rękoma. Ale ta skorupa mocno się trzyma. Nie! Co? Znowu zamówiłaś coś na wynos? O, przepraszam. Emma chyba nie zauważyła. Całe szczęście. Spróbujmy jeszcze raz. No dalej. Natychmiast schodź. To jakiś absurd. Ło! Jakieś drobne? Dziękuję pani! Co? Czy to krewetka? Dokładnie tak! Kto zrobiłby coś takiego? Interesuje mnie tylko forsa. Czy to sok z krewetki? Mua! To było dziwne. Głupia skorupka. Wyrzucę ją. Ona nie ma pojęcia, z czego się śmieje. To jeszcze nie koniec. Zjem was, choćby nie wiem co. Jakieś kłopoty? Weź widelec i użyj ząbków do nacięcia skorupki. A potem obierz krewetkę. Łatwizna, co nie? Wygląda smakowicie. Proszę bardzo. Jesteś krewetkową czarodziejką! O, ale to pyszne! Dziękuję! Dzień dobry! Przyszłam do koleżanki na urodziny! Dobrze, ale nie z tym tortem! Nie wolno przynosić jedzenia do szpitala! Proszę mi to natychmiast oddać! Ale to dla koleżanki! O nie! Balony! Och, ale wredna baba! Wszystkiego najlepszego! Wow! Ale niespodzianka! Przyniosłam ci coś. O! I przemyciłam dla ciebie te cudeńka. Pycha! Patrz! To cukierkowa bransoletka. Weź jedną, bo pielęgniarka zabrała mi twój tort. Wow! Ale sprytne! A taką miałam ochotę na słodycze. Szpitalne jedzenie jest do bani. Hej! Mam pomysł! Podpiszę ci się na gikcie. Teraz będzie o wiele ładniejszy.
Podoba mi się. Muszę wszystko rozpisać. Och, czegoś tu brakuje. Uwaga, bo nadjeżdża ninja. Witaminki? Żarcik, to coś lepszego. Najpierw rozpuściłam kilka żelków, a potem wlałam miksturę do blistra. Tyle nie za dużo. Na koniec zakryłam wszystko folią aluminiową. Super, w ogóle nie widać różnicy. Teraz wystarczy tylko podmienić. Wspaniale. Ninja, odwrót. Dobrze. Wszystko? Chyba tak. Dzień dobry. Przyniosłam witaminki. Co? Znowu tabletki? Proszę mi się tu nie dąsać. Szybciutko do buzi. A dobra jest chociaż? Masz wyzdrowieć, a nie wybrzydzać. Och, okej. Och, całkiem smaczna. Mogę dostać więcej? Proszę bardzo. Ktoś tu chce szybko wyzdrowieć. Zgadza się? Ach, ale upał. Głupie słońce, przez ciebie się spociłam. Ach, zaraz się roztopię i pić mi się chce. O, lemoniada. Idealna na takie upały. Hej, masz ochotę na lemoniadę? $1 za szklankę. Super, poproszę. O nie, chyba nie zaszaleję. Nie stać mnie na lemoniadę. Co? 2 centy? Może będę ci mogła jakoś pomóc. Proszę, jedna pestka. Lepszy ryc niż nic. Dzięki. Pestka cytryny. Ogrodniczki, to ze mnie nie będzie. Zaraz, mogę ją posadzić. Dobry pomysł. Żegnaj, martwa roślinko. Oto twój nowy dom. Czuj się tu jak u siebie. Masz jeszcze coś do picia. Tyle wystarczy. Teraz czekamy. Wow, a niech mnie drzewo cytrynowe. Ale szybko wyrosło i to z dojrzałymi owocami. Właśnie tego potrzebowałam. Ta-da! Moja własna lemoniada, która kosztowała mnie tylko 2 centy i trochę pracy. A do tego jest pyszna.